Tak, Wysoka Izbo. Ja szczerze powiedziawszy, cały czas się zastanawiam, czemu ten projekt nie zawiera wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Wy w tym projekcie chcecie tylko przenieść kompetencje związane z dystrybucją tych środków, nie z procesu transparentnego, który funkcjonował i który funkcjonował w oparciu o to, co teraz wychodzicie i mówicie, czyli wsłuchiwanie się w głos ochotniczych straży pożarnych, o współpracę pomiędzy komendantami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej, a właśnie OSP. I właśnie ci komendanci doskonale znali potrzeby, jakie funkcjonują wśród ochotniczych straży pożarnych. I to jest logiczne, to jest transparentne, to jest przejrzyste. Wy chcecie zrobić mechanizm, czyli powrócić do mechanizmu, w którym to właśnie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego będą o tym decydowali. I chciałbym, jeżeli nie przekonują was głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym wam powiedzieć głosy druhów z Warmińsko-Mazurskiego, którzy jasno i wyraźnie mówią, mechanizm, który powstał po 2015 roku, był mechanizmem dla nich idealnym. Mechanizmem, który spowodował, że skokowo zwiększyli swoje zdolności rozwojowe, wyposażenie sprzętu. Nie zmieniajcie czegoś tylko i wyłącznie dlatego, że wasi koalicjanci tego oczekują. Zabraliście 400 baniek od kół gospodyń wiejskich, a teraz chcecie doprowadzić do tego, że w łapach PSL-owskich będzie dystrybucja środków. To nie jest dobra droga. I zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, Kukiz 15.